Dzień dobry. Tak, szanowni państwo, mi przypadnie zaszczyt otworzenia tej debaty i przywitania państwa w imieniu Akcji Demokracji. Ja się nazywam Bogumił Palmasiak, jestem kierownikiem zespołu kampanijnego Akcji Demokracji. Cieszę się, że jest nas tutaj tak dużo i jestem bardzo ciekawy tego spotkania wokół tematu granicy, pogranicza, relacji polsko-niemieckich. Chciałem Państwu przedstawić prowadzącą tę debatę. Debatę poprowadzi Magda Ziętkiewicz. Magda jest moją w sumie koleżanką, która działa w społecznych sztabach wyborczych Akcji Demokracji. Sztabach, które mają ogromną rolę i są tak naprawdę sercem naszej organizacji, ponieważ mobilizują Polki i Polaków do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej robiły to samo w wyborach parlamentarnych. Magda Ziętkiewicz jest dziennikarką, tłumaczką, nauczycielką zarówno języka polskiego, jak i niemieckiego, która współpracuje od wielu, wielu lat z instytucjami kultury z Polski i Niemiec. I Magdę już chciałem poprosić, przekazując to prowadzenie, o przedstawienie uczestniczek i uczestników debaty. Tu kiedyś była granica, a Państwu życzę owocnej dyskusji i wielu, wielu inspirujących momentów. Ja postaram się też tą debatę później podsumować. Więc zaczynamy. Magda, przekazuję Ci głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Was wszystkich. Cieszę się, bo widzę tu parę osób, które zaprosiłam, dlatego że znamy się z różnych akcji na polsko-niemieckim pograniczu. Przede wszystkim chciałam Wam przedstawić panią Irenę Strużyńską, która jest kierowniczką wspólnego sekretariatu programu Interreg 6A. Co to jest program Interreg 6A? To dowiecie się dokładnie w trakcie naszego spotkania. Teraz mogę tylko powiedzieć, że jest to program transgraniczny. Interreg to jest cała seria programów transgranicznych. Tutaj ten program dotyczy polskiego jednego województwa, zachodniopomorskiego i dwóch landów niemieckich, Mecklenburgii, Przedpomorza Przedniego i Brandenburgii. Mówię o programie dla euroregionu Pomerania, bo tak się złożyło, że wszyscy akurat zaproszeni uczestnicy dzisiejszej debaty są z tego euroregionu, jako że ja też tutaj działam i ten euroregion najlepiej znam. Kolejna osoba to jest burmistrz Wolgastu, Martin Schröter. Ja niestety, Martin, też znam się z Martinem z działalności na pograniczu. Martin był bardzo aktywny w najróżniejszych stowarzyszeniach, prowadził wiele projektów polsko-niemieckich, a od 2 lat mniej więcej, chyba nie mylę się, Martin, jest burmistrzem miasta Wolgast w Mecklenburgii. Nie widzę Sławka Jaska, bo miał być z nami Sławek Jasek, burmistrz. Szkoda, jeśli go nie ma. Oj. Miał być z nami Sławek Jasek, burmistrz Morynia, podobnego miasteczka mniejszego od Wolgast w Polsce na Pomorzu Zachodnim. Może się jeszcze zaloguje. Szkoda, jeśli go nie będzie. Jest również z nami Nils Gackę. Nils też jest aktywistą z polsko-niemieckiego pogranicza. Przez wiele lat działał w organizacji, która się nazywała Perspektywa, prowadził liczne projekty na pograniczu, o tym sam wam opowie, a teraz działa od niedawna w zarządzie innej organizacji Europa Union, w przełożeniu na polski Unia Europejska. Tak się ta organizacja działająca po obu stronach Odry nazywa. Następną osobą, właśnie w tej chwili wyszedł od mikrofonu, ale za chwilę mam nadzieję powróci, jest Przemek Konopka, w którego biurze w tej chwili siedzimy ze względu na warunki pogodowe i to, że nie było prądu u nas w domu ani internetu ze względu na burzę. Mianowicie Przemek jest zatrudniony w Teatrze UKMK Bühnen Schwedt nad Odrą. Jest koordynatorem dużego transgranicznego polsko-niemieckiego teatru Via Teatri, którym w ramach tego projektu działają 3 teatry, 2 niemieckie, 1 polski. O tym Przemek wam szczegółowo opowie. Chyba wszystkich przedstawiłam. No, żałuję strasznie, że nie ma z nami Sławka Jaska,
bo miało być też polskie miasto. No ale wobec tego na początek poproszę Romana o pierwszą prezentację, bo będę chciała nawiązać do tego, co za chwilę wszyscy zobaczymy. Nie widzę tej prezentacji. Widzicie coś? Bo ja na razie nic nie Nie. widzę. Ramku, przepraszam, ale nie widzimy udostępniony ekran, ale czarne tło. Nie widzimy prezentacji. Możesz jeszcze raz spróbować otworzyć. Słuchajcie, ponieważ nie pojawia nam się ta prezentacja, to może ja powiem, dlaczego chcieliśmy ją zobaczyć i co ona ma przedstawić. Mam nadzieję, że uda się Wam pokazać. A mianowicie jest to zestaw zdjęć, ta pierwsza prezentacja, pokazujących zupełnie nietypową wieś po polskiej stronie Odry. Wieś, o której szeroko pisała prasa. Wieś nazywa się Osinów Dolny. I ma 180 mieszkańców. I przed wejściem Polski do Unii Europejskiej panowało tam kompletne bezrobocie. Parę kobiet zajmowało się wyplataniem koszyków z wikliny, a poza tym reszta mieszkańców była bezrobotna. W tej chwili w tej miejscowości jest kilkadziesiąt zakładów fryzjerskich. Na 180 mieszkańców 50 zakładów fryzjerskich. O, widzimy. Dobra. Jest. To już możemy wyłączyć prezentację. Zauważyliście, że raczej nietypowe widoki, jeżeli nam chodzi o wieś, która ma 180 mieszkańców, 50 zakładów fryzjerskich, 3 stacje benzynowe, kilka aptek, kilka kantorów wymiany walut, kilkadziesiąt sklepów z towarami spożywczymi i papierosami, a to wszystko dlatego, że przyjeżdżają tam tłumy Niemców. Ale to nie będzie naszym tematem, bo tym wszyscy się bardzo cieszyli, że tak to fajnie działa. W 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii, i ja pamiętam, że z moimi uczniami z liceum w Chojnie robiliśmy taką sondę po obu stronach granicy 3 lata po naszym wejściu do Unii w 2007 roku. To wtedy 85% Niemców i prawie 90% Polaków mówiło, że właściwie to jeżdżą do kraju sąsiada tylko i wyłącznie na zakupy.
Ale chcę porozmawiać o tym, jak ta sytuacja się zmieniła i rozwinęła w tym ostatnim dwudziestoleciu, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej. I teraz poproszę cię, Romku, o drugą prezentację. Będzie to filmik, który społeczne sztaby Akcji Demokracji przygotowały wspólnymi siłami. Mamy takich filmików 10. Są to filmiki profrekwencyjne, przygotowane specjalnie na akcję przedwyborczą do Parlamentu Europejskiego. Jestem z Unii Europejskiej i mieszkam na polsko-niemieckim pograniczu, gdzie wielu ludzi chce się uczyć języka sąsiada, a kursy językowe dotowane są ze środków Unii Europejskiej. Dlatego tutaj to normalne, że przed południem uczę w Polsce niemieckiego, a wieczorem przekraczam granicę, aby uczyć Niemców języka polskiego. Jestem z Unii Europejskiej, jestem wiceburmistrzem miasta Świt nad Odrą. Chcę rozmawiać z polskimi partnerami, dlatego chodzę na kurs polskiego. Jestem w Unii Europejskiej, pracuję w aptece, mam dużo polskich klientów, dlatego uczę się polskiego. Mieszkam w Unii Europejskiej, więc to normalne, że jako polska aktorka pracuję na co dzień w niemieckim przygranicznym teatrze. W teatrze gram zazwyczaj w języku niemieckim, ale również czasami w ojczystym języku polskim. Jestem z Unii Europejskiej, dlatego od 7 lat pracuję w Niemczech w aptece w pobliskiej miejscowości w Szwecji. Jestem z Unii Europejskiej, dlatego moje doświadczenie zawodowe zostało uznane w Niemczech. Dziękujemy. To jest koniec. I chciałam teraz Was zapytać, chciałam zapytać uczestników naszej debaty, co Waszym zdaniem zmieniło się w ciągu tych 20 lat na pograniczu? Dla mnie jest to ewidentne i widoczne, że to pogranicze się zmieniło i nadal się zmienia. Nie wiem, może tak po kolei, jak przedstawiałam, może proszę, poproszę o 2-3 zdania dosłownie. Może pani Irena jako pierwsza? Dzień dobry. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do debaty. To ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że przyczyni się między innymi do tego, że rzeczywiście tak jak cel tego spotkania zakłada, że choć trochę przyczynimy się do zwiększenia frekwencji w udziale w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Odpowiadając na Pani pytanie, zmieniło się wszystko. Zmieniło się kompletnie wszystko w ciągu ostatnich 20 lat. Ja współpracą polsko-niemiecką zajmuję się od momentu, kiedy skończyłam studia, od 1995 roku. Skończyłam germanistykę w Szczecinie i moim pierwszym miejscem pracy był Zamek Książąt Pomorskich i Instytucja Kultury. Odpowiadałam tam za stosunki międzynarodowe, więc pamiętam bardzo dokładnie, z czym wiązało się przekraczanie granicy i jakie to było święto, że się przyjeżdża przez granicę, bo nie było prosto je przez nią przejechać. Były kolejki, były sprawdzanie dokumentów, sprawdzanie, co jest w wozie i tak dalej, i tak dalej. Do momentu teraz, kiedy idziemy do Filharmonii, na przykład w Szczecinie, im tak na oko myślę, że z 30-40% to są wśród widowni, to jest widownia niemiecka. Idę do opery, są napisy w języku niemieckim i też słyszę niemiecki w antrakcie. Więc dziękuję, że pokazaliście Państwo ten Oświęcim Dolny, bo nie chciałabym sprowadzać tej Unii Europejskiej i tych szans do, tylko i wyłącznie do tych rynków przegranicznych, bo one nawet umierają, to my wiemy, już nie mają takiej dynamiki, jak miały kiedyś. Więc nie chcę zabierać czasu innym, ale zmieniło się wszystko. To teraz poprośmy kogoś z niemieckiej strony. Może Martin, zechcesz powiedzieć, jakie jest twoje spojrzenie na to, co się zmieniło na pograniczu? Ja, ich glaube, mir geht es genauso wie Irina. Ich erinnere mich auch sehr gut daran, an die großen Staus. Ich war damals Unternehmer, hatte auch Partnerunternehmen auf der polnischen Seite und wir haben versucht, noch kurz vor dem sozusagen Abriss der Grenzanlagen
Maschinen über die Grenze zu bringen. Und das hat tagelang gedauert. Ich kann mich gut daran erinnern, wir standen in einer riesigen Schlange mit einem LKW und versuchten also irgendwie mit so Holzverarbeitungsmaschinen nach Polen zu bekommen. Und das war schon eine dramatische Zeit bis dahin. Und auch die Leute an der Grenze, auch die Speditionen konnten damals nicht glauben, dass das in also einer Woche danach dort ganz anders aussieht und wir einfach dort freizügigen Verkehr bekommen werden. Und dann war das so tatsächlich. Auf einmal konnte man ganz frei hin und her fahren und es war natürlich in eine Himmelsrichtung, wo vorher eine Grenze war, war auf einmal eine neue Freiheit. Mnie chodziło raczej w tym pytaniu o to, co zmieniło się od czasu, kiedy fascynowaliśmy się tym, że możemy robić zakupy po jednej i po drugiej stronie, i kiedy te 85% jeździło do kraju sąsiada na zakupy. Pani Irena powiedziała, że te rynki upadają. One przestały jakby być ważne. Powstały wielkie sklepy tuż przy granicy, w krajniku dolnym jest Biedronka. Właściwie rynki przestały być potrzebne, ale nasze działania się rozwijają. Może Nils, ty chcesz coś na ten temat powiedzieć, jak ty to widzisz? Ja, ich würde gar nicht jetzt 20 Jahre zurückgehen, sondern einfach mal nur 10 Jahre zurückgehen oder 15. Und ich finde sehr beachtlich, was sich verändert hat, sind die, also ich spreche jetzt mal von der deutschen Seite aus, das Bewusstsein in den Köpfen. Also ich wohne jetzt in Greifswald, das war gerade, ich habe auch mal näher gewohnt in Stettin und in Löcknitz gearbeitet und bin jeden Tag über die Grenze gependelt. Ich bin mal vor fast 15 Jahren nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Es war noch ein Projekt, da ging es um Handeln gegen polenfeindliche Ressentiments. Das war die Zeit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, als sie eingeführt wurde. Da gab es Vorbehalte. Aber auch vor 10 Jahren, als ich nach Greifswald gekommen bin, das erste Mal nach Greifswald gekommen bin, da war es. Also wenn man das Gespräch auf Polen leitete, war es irgendwie teilweise noch fremd, ungewöhnlich, auch mit Vorbehalten besetzt. Und heute ist es einfach normal. Also es ist normal, zu reden, irgendwie jetzt auch zum Beispiel mit dem Tunnel in Swinemünde hatte ich neulich ein Gespräch mit normalen Bürgern, dass es halt zum Fährhafen nach Rostock, nach Sassnitz oder nach Swinemünde auch nur 75 Minuten mit dem Auto genauso weit ist und dass man die Preise selbstverständlich vergleicht, wie ich günstiger nach Schweden komme mit der Fähre. Und dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob das eine in Polen oder in Deutschland der eine Fährhafen ist, sondern welche Fähre passten wir gerade am günstigsten in der Zeitlage oder hat den günstigsten Preis. Also, aber auch so dieses selbstverständliche Wahrnehmen, dass hinter der Grenze nicht, dass da eine Grenze ist und da hinten ist irgendwie grau, da ist nur Polen. Nee, da sind auch Städte und da sind ganz, also man kennt sich auch mehr in dem Raum aus, nimmt den wahr, nimmt die Angebote wahr. Und ich glaube, diese Normalität ist das, was wir in den letzten 20 Jahren erreicht haben. Przemku, jak ty to widzisz z twojej perspektywy, bo mieszkasz 15 kilometrów zaledwie od granicy i codziennie dojeżdżasz do pracy. Gdybym miał powiedzieć w jednym słowie, zawrzeć to, co chcę powiedzieć na temat zmian w naszym już chyba wspólnym regionie, to bym powiedział, znormalniliśmy. To znaczy, pamiętam taką scenę z autobusu, kiedy ktoś na granicy, czy dawnej granicy, na granicy powiedział dzieciom, tutaj była granica. I dzieci z ogromnym zdziwieniem i z wybałszonymi oczami pytały, gdzie? No tutaj. Nie, naprawdę? To jest taka scenka, która mi uświadamia, jak pewne rzeczy szybko stają się oczywiste. To znaczy to, że mamy tę wolność podróżowania, odwiedzania się, funkcjonowania po drugiej stronie granicy.
jest dla nas, którzy żyjemy w regionie przygranicznym, rzeczą oczywistą, że jeździmy na zakupy, że jeździmy do kina, do teatru, że spotykamy się ze znajomymi. I zauważcie Państwo, że w całej reszcie Polski, mówię z wyłączeniem pasa przygranicznego, tych mikroregionów przy samej granicy, nadal da się robić politykę przy pomocy haseł antyniemieckich. Ale tutaj u nas taka polityka, takie szermowanie antyniemieckimi hasłami praktycznie jest skazane na niepowodzenie. Tutaj nie ma już ludzi praktycznie, do których takie hasła i taka polityka by trafiała. Więc myślę, że osiągnęliśmy pewien status normalności, który gdzie indziej jeszcze tak dobrze nie funkcjonuje. Ja teraz chciałam się upewnić, czy jest z nami pan Sławek Jasek, bo widziałam jakiegoś Sławka, ale właśnie nie wiem, czy to się zalogował burmistrz Morynia, czy jakiś inny Sławek. Panie Sławku, no niestety nie ma z nami pana Sławka Jaska. Wobec tego chyba darujemy sobie następną prezentację fotograficzną, bo chciałam pokazać. Chociaż może pokażemy i Martin będzie opowiadał o swoim miasteczku. Zdjęcia z dwóch miasteczek z polsko-niemieckiego pogranicza. Zupełnie malutki Moryń, który ma niespełna 2000 mieszkańców, a niesamowicie się w ostatnich latach rozwinął. I drugie miasto, to w którym od niedawna, stosunkowo niedawna, bo od paru lat jest burmistrzem Martin Schröter. Takie też właściwie nieznane, bardziej przeciętne wschodnio-niemieckie miasto, trochę większe, bo 12-tysięczne, ale w sumie no, dla warszawiaków to prawie wieś. I to miasto też nabiera uroku, staje się europejskie. Może obejrzyjmy kilka zdjęć, poproszę wobec tego o trzecią prezentację. Dziękuję. To wszystko. Ta ostatnia tablica jest bardzo ważna, bo jest to tablica programu transgranicznego, którym tutaj zawiaduje pani Irena Strużyńska w naszym euroregionie, programu Interreg 6, w tej chwili 6A, kolejna edycja, już szósta tego programu, w którym realizowane są zarówno wielkie projekty inwestycyjne, jak i małe projekty, które mają być zwykłymi spotkaniami mieszkańców, wymianą doświadczeń, wspólnym działaniem na pograniczu. I wobec tego teraz chciałam poprosić Martina, żeby nam opowiedział, jak to przekłada się na życie takiego miasta jak Wolgast. Co Wolgast zyskało przez to, że jest w euroregionie, że jest w Unii Europejskiej i że z inicjatywy Martina, bo wiem, że wiele tutaj wniosłeś, realizujecie projekty europejskie. Ja, also ich glaube, in Wolgast hat schon in den vergangenen Jahren eine Menge stattgefunden, an kulturellem Austausch zwischen Menschen durch Festivals. Das hat auch mit der Partnerschaft zu tun, mit persönlicher Partnerschaft, mit Netzwerken. Wolgast hat sehr spät eigentlich begonnen, überhaupt Interreg wahrzunehmen, so als größeres Förderinstrument, glaube ich.
Liegt vielleicht auch an der, natürlich an dem Amt, was ich hier übernommen habe. Wir machen inzwischen mit unserer Partnerstadt Kalino in der Woiwodschaft Westpommern sehr, sehr schöne Projekte zusammen, die auch investiv sind. Aber vor allem geht es uns eigentlich um Austausch. Wir haben einen Botschafter, einen Kulturbotschafter, der hier auch in der Runde ist, Andrzej Wazowski, ist offizieller Kulturbotschafter für uns in Polen und versucht dort in unserem Namen sozusagen Kontakte zu knüpfen und Kulturprojekte anzukurbeln. Und ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Skoro nie ma z nami pana Sławka Jaska, to ja może poproszę Przemka Konopkę, żeby trochę opowiedział nam o projektach, które były realizowane w Moryniu, bo wiem, że Przemek pracował przy wielu tych projektach jako tłumacz, więc jest dobrze zorientowany. Chciałbym się przede wszystkim dowiedzieć, do kogo były adresowane te projekty, co to jest i kto na nich zyskuje. Projekt, który realizowała gmina Moryń razem z gminą Joachimsthal po niemieckiej stronie, nosił prosty tytuł Geopark. Polsko-niemiecki Geopark. To jest rodzaj parku krajobrazowego, który zorientowany jest na geologiczną przeszłość regionu. Ponieważ mamy tutaj specyficzną prahistorię, to znaczy bardzo wyraźny jest wpływ epoki lodowcowej na nasz region. W związku z tym w ramach tego projektu realizowano różne działania związane właśnie z historią geologiczną regionu. W obu miejscowościach powstały stałe wystawy, obie bardzo interesujące. W Joachimsthal nawet można przejść przez coś, co jest namiastką, iluzją lodowca. Jakby poruszamy się wewnątrz lodowca. Natomiast atrakcją Morynia są zwierzęta czy figury zwierząt w skali 1 do 1 właśnie z epoki lodowcowej i tuż po lodowcowej. Te projekty adresowane były głównie do turystów, gości regionu, ale również do mieszkańców naszego regionu. I muszę powiedzieć, że to był absolutny strzał w dziesiątkę, to znaczy obie gminy odnotowały gwałtowny wzrost liczby turystów. Siłą rzeczy miały coś z tego również finansowo, ponieważ ci turyści zostawiali trochę pieniędzy. I to wszystko odbyło się właśnie dzięki wsparciu z projektu, z programu Interreg. To jest piękny widok. Ja lubię jeździć na przykład do Morynia, to jest kilkanaście kilometrów od mojego domu. I lubię jeździć do Morynia wiosną, latem, wczesną jesienią, ponieważ zawsze tam można spotkać albo polskie, albo niemieckie grupy młodzieży ze szkół, które przyjeżdżają z nauczycielami. Po pierwsze, można tam jakby w naturze odbyć lekcje przyrody albo lekcje historii, a po drugie, to jest czysta radość obserwować, jaką radość sprawia to dzieciakom móc uczestniczyć właśnie tam w naturze, nad jeziorem, w alei ze zwierzętami z okresu pleistocenu. Więc to jest trwały element, który kształtuje również nasz krajobraz dzisiaj. Jeżeli mówimy o Moryniu, to oczywiście to nie tylko był ten projekt dotyczący epoki polodowcowej, bo to, co widzieliście na zdjęciach, czyli na przykład zagospodarowana plaża z pięknymi budynkami, z szatniami, przebieralniami, toaletami, restauracjami, wzorowana na budynku, który stał tam w latach 20. przed II wojną światową, piękne drewniane molo, które zostało wyremontowane, odnowione. Mury obronne, które przyciągają turystów, kamienie narzutowe, które też zostały tam zgromadzone pod murami na łączce.
to wszystko jest to, co przyciąga turystów, a nie jest to oczywistą jakby sprawą, że jeżeli do miasta przyjeżdżają turyści, to korzystają na tym mieszkańcy, bo widać to po Moryniu, gdzie otworzyło się parę prywatnych pensjonatów, gdzie mamy coraz więcej sklepów, gdzie otwierają się restauracje, zwłaszcza w sezonie nad jeziorem i po prostu to malutkie, malutkie miasteczko żyje z tych turystów, a właśnie dzięki projektom unijnym. Ale te projekty unijne, tak jak słusznie Martin tutaj powiedział, to nie są tylko projekty inwestycyjne. To są również projekty, które polegają na wymianie myśli, na spotkaniach, na wspólnej zabawie, na wspólnych przedsięwzięciach. Jeden z takich ważnych projektów realizował Nils Gadke kilka lat temu. Działał wtedy w organizacji Perspektywa i zrealizował z Perspektywą projekt, który nazywał się Vom Grenzraum zum Begegnungsraum, co w tłumaczeniu oznacza od granicy do miejsca spotkań. Chodzi o to, że ta granica stała się właśnie miejscem polsko-niemieckich spotkań. Teraz Nils działa w Europa Union i mam nadzieję, że dalej podobne projekty realizuje. Chciałabym, Nils, żebyś troszeczkę o nich teraz ty opowiedział. Ja, ich würde kurz die Europa-Union vielleicht mal vorstellen. Die Europa-Union ist ein deutschlandweiter, parteiunabhängiger Verein, der sich für Europa einsetzt. Wir sind deutschlandweit über 16.000 Menschen, aber wir sind nicht nur auf Deutschland beschränkt. Wir sind als Europa-Union in einer gemeinsam mit anderen proeuropäischen Vereinen europaweit in der Union Europäischer Föderalisten zusammengeschlossen. Und ich selbst bin in Mecklenburg-Vorpommern im Landesvorstand schon länger, und wir haben in der Europa-Union jetzt hier im Grenzraum in Mecklenburg-Vorpommern Anfang des Jahres im Hinblick auf die Europawahlen endlich geschafft, einen Kreisverband zu gründen, und haben da jetzt begonnen. Also wir sind ja mit Europagesprächen in Greifswald, haben uns im ersten auseinandergesetzt mit dem Weimarer Dreieck und Veränderungen, die vielleicht im deutsch-polnisch-französischen Verhältnis also es ist jetzt schon eine Weile her, aber nach den Wahlen in Polen, inwiefern man das Verhältnis wieder verbessern kann, auch um ein bisschen in politische Debatten und sich gleichzeitig für Europa einzusetzen. Die letzten Wochen waren nicht sehr deutsch-polnisch, sondern mehr im Hinblick auf die Wahlen, gleichzeitig Menschen dazu zu bewegen, jetzt in 2 Wochen zu den Europawahlen zu gehen. Und da uns auch wichtig ist, immer darauf hinzuweisen, wir haben ja jetzt auch das Wahlalter 16 in Deutschland. Und gleichzeitig mussten bis zum 19. Mai EU-Bürger, wovon es ja eine ganze Reihe gibt und die auch nicht, vielleicht auch in ihren Heimatorten oder so weiter weg wohnen, mussten sich in Deutschland ins Wahlregister eintragen, dass sie drum wählen. So war das auch ein großes Thema in den letzten Wochen, Menschen zu bewegen, dass sie sich ins Wahlregister eintragen, damit sie wählen können, die vielleicht nicht nach Hause fahren, in ihre Heimatländer. Oder 16 oder 17 sind und in ihren Heimatländern nicht wählen können. Ja, das war ein Thema. Ansonsten ja, wurde ja schon erzählt, dass ich immer ja über die letzten Jahre, Jahrzehnte immer sehr viel in deutsch-polnischen Projekten, auch viel beruflich, versucht habe, Menschen miteinander zusammenzubringen und immer ja auf der zivilgesellschaftlichen Seite oder in Bürgerbeteiligung Menschen zum gemeinsamen Handeln zu bringen. Das waren so ja, die Themen. Jetzt könnte ich ganz ausführlich werden oder ganz lang, und vielleicht kriege ich noch eine Frage oder später. To ja mam to pytanie od razu. Pytanie moje dotyczy tego, jakie to były konkretnie projekty i co one dały takiemu przeciętnemu Millerowi czy Schmidtowi, a może i temu Kowalskiemu z polskiej strony? Ich glaube,
Jetzt ist wichtig, auf der einen Seite miteinander ins Gespräch zu kommen. Also, dass Herr Kowalski und Herr Müller miteinander ins Gespräch kommen. Das ist Begegnung, das ist die eine Seite. Und Begegnung heißt aber, also wenn man ehrlich sind, sind viele Projekte ja, dass man sich zwar begegnet, aber nicht immer gleich, immer größer ins Miteinander ins Gespräch kommt. Und da auch Themen zu finden, wo ich gemeinsam vielleicht die Zukunft plane oder gemeinsam an was arbeite, gemeinsam was gestalte. Ich glaube, das ist das, was Müller und Kowalski, jedenfalls war es mein Anliegen, immer gebracht haben. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich alles aufzählen kann an Projekten. Przemku, Aber ty. ja. Przemku, ty prowadzisz zupełnie niezwykły projekt i tutaj jest to jakby wymierne zupełnie, bo wiadomo, o tym pisała prasa, że co roku do teatru w niemieckim Szwed przyjeżdża kilka tysięcy polskich dzieci regularnie, od co najmniej 10 czy 15 lat. Jak to się dzieje? W jaki sposób tego dokonaliście? I czym jest ten teatr wobec tego dla naszego tutaj polsko-niemieckiego pogranicza? To jest możliwe przede wszystkim dzięki współpracy z polskimi, z niemieckimi partnerami. W naszej sieci teatralnej Via Teatri działają oprócz teatru UKMKiSze Bühnen Szwed również Opera na Zamku w Szczecinie oraz Teatr w Anklam. Jesteśmy w miarę świeżo po rozpoczęciu kolejnego projektu w tej trójkonfiguracji. Zaczynając może od historii. Pierwsze próby takie były podejmowane w Teatrze w Szwed, żeby próbować ściągnąć polską publiczność, zwłaszcza młodą, dzieci. Już w 90-tych latach, w pierwszej połowie nawet 90-tych lat, to była współpraca na przykład z Teatrem Pleciuga w Szczecinie i próba implementowania teatru lalek do normalnych przedstawień teatralnych. Ten teatr Szwed próbował bardzo różnych form, w jaki sposób można by tak zorganizować przedstawienie, żeby osiągnąć ideał. A tym ideałem jest sala na 800 osób, wypełniona w połowie przez polskich i przez niemieckich widzów, oglądających to samo przedstawienie i rozumiejących to samo. To się udało. Te przedstawienia dla dzieci, baśnie bożonarodzeniowe dla dzieci, to jest rzeczywiście fenomen. Tu Magda masz rację. To wygląda w praktyce w ten sposób, że aktorzy grają w języku niemieckim, ale zawsze na scenie jest jedna postać, która mówi po polsku, komunikuje z polskimi widzami, komentuje, zapowiada i jakby pilnuje, żeby to, co się rozgrywa na scenie, było dostępne dla polskojęzycznej publiczności. Czyli nie trzeba w ogóle znać języka niemieckiego, żeby zrozumieć przedstawienie i móc w nim uczestniczyć. A przy okazji, to jest jeszcze jeden fenomen, który odkryliśmy przy okazji. Mianowicie okazuje się, że są jednak między nami różnice między dziećmi z polskich szkół zachowują się inaczej w teatrze niż dzieci z niemieckich szkół. Polskie dzieci, i to mówią i aktorzy, i panie bileterki, i szatniarki, polskie dzieci są bardzo grzeczne. Nauczyciele pilnują, żeby się nikt nie wyrywał, nikt nie krzyczał, żeby wszyscy chodzili parami w grupie i tak dalej. Natomiast niemieckie dzieci są absolutnie żywiołowe i podczas przedstawienia wstają, krzyczą, śmieją się, komentują, ostają, i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że polskie dzieci zaczęły uczyć się od niemieckich, już też wiedzą. Te dzieci, które przyjeżdżają już po raz któryś do naszego teatru, zaczynają też zupełnie spontanicznie reagować, krzyczeć, śmiać się. I właściwie większy problem mamy z nauczycielami. Oni nadal starają się pilnować, żeby widzowie w sali teatralnej byli grzeczni.
Mamy nadzieję, że nauczycieli uda nam się trochę wychować jeszcze. Ale to tylko jeden wycinek tego, co robimy, jeśli chodzi o współpracę polsko-niemiecką i w ramach sieci teatralnej. Na przykład od marca tego roku rozpoczęliśmy nowy projekt, którego centralnym punktem jest organizacja trzech festiwali corocznych dla artystów amatorów. W Szczecinie już w czerwcu odbędzie się pierwszy festiwal chórów amatorskich z Polski i Niemiec. W lipcu w Szwed odbędzie się festiwal teatrów szkolnych i młodzieżowych z Polski i Niemiec. Natomiast od przyszłego roku w namiocie teatralnym, takim jakby cyrkowym wielkim namiocie w Heringsdorfie na Wyspie Uznam, odbędzie się festiwal polskich i niemieckich teatrów. A Państwa zapraszam, bo jesteśmy ciekawi, jakie będą efekty tych naszych starań i czy te festiwale wiem od kolegów i koleżanek ze Szczecina, że musieli zacząć odmawiać niektórym chórom udziału w festiwalu, ponieważ nie są w stanie im zapewnić już zakwaterowania i możliwości występu. Po prostu chętnych chórów jest więcej niż logistycznie jesteśmy w stanie to ogarnąć. Podobnie jest z teatrami szkolnymi, młodzieżowymi w Szwed. Mamy zgłoszonych w tej chwili około 30 teatrów już i wiemy, że więcej nie możemy przyjąć w żadnym wypadku. Myślę, że tak samo będzie z teatrami amatorskimi. Jest to nasza pierwsza próba, żeby polegająca na tym, że profesjonalne teatry wyciągają rękę do amatorskich wykonawców, grup artystów, proponując taką właśnie współpracę i pomoc w organizowaniu imprez. Wygląda na to, że jest to strzał w dziesiątkę, i tu muszę znowu podkreślić, bez pieniędzy unijnych, bez programu Interreg. Takie rzeczy nie mogłyby się dziać. Właśnie, wracamy do sedna sprawy, do programów unijnych. Zanim do tego przejdziemy, chciałam jeszcze powiedzieć, że również są inne metody jeszcze przyciągnięcia polskich widzów, takie jak na przykład granie spektakli w języku niemieckim z elektronicznie wyświetlanymi napisami na tablicach, które znajdują się nad sceną, a to też dzięki dotacjom finansowym z Unii Europejskiej. Mam teraz pytanie do pani Ireny Stróżyńskiej, która działa w Euroregionie od wielu lat, koordynuje te prace. Jaki jest zakres tego? Bo te projekty, o których tutaj powiedzieli nasi rozmówcy, to jest tylko maluteńka cząstka tego, co się tutaj na pograniczu dzieje. Jaki ma to zasięg? Czego dotyczą tematycznie te projekty? Kto jest ich bezpośrednim beneficjentem, to znaczy kto stara się o dotacje? I wreszcie, do kogo one trafiają? Kto na nich korzysta? Bardzo, bardzo pojemne pytanie. Boję się, że tutaj zajmę Państwu zbyt dużo czasu, więc proszę mnie w razie czego stopować. Po pierwsze, Panie Przemku, dziękuję bardzo, ponieważ jestem opiekuną tego ostatniego projektu, o którym opowiadał Pan Przemek, Via Teatri, najnowszej edycji. Także przy okazji taka prywata, że tak powiem, prywatno-służbowa, że zrobiłam niniejszym prawie monitoring. Dziękuję bardzo za te informacje co do stanu zgłoszeń na festiwale, które będą się w ramach projektu odbywać, to bardzo cieszy. To była też nasza obawa, na ile jest zapotrzebowanie, bo wiecie Państwo, te projekty są zatwierdzane, szczególnie takie te projekty właśnie o tym wymiarze miękkim, gdzie liczymy, że pozyskamy ileś tam osób, ileś chórów przyjedzie i tak dalej. Zawsze jest to wielka niewiadoma, uda nam się to osiągnąć, czy nam się to nie uda osiągnąć. Więc jeżeli zainteresowanie jest większe niż ilość miejsc, a ta ilość miejsc nie była mała, no to serce roście, że tak powiem, cytując wieszcza. Więc to pokazuje, samo to pokazuje Państwu skalę. Ta współpraca polsko-niemiecka, chciałabym nawiązać, przejdę oczywiście zaraz do projektów, ale ja nie chciałabym jakby opowieści o Interregu sprowadzać do pieniędzy. Bo nie pieniądze, one są tylko instrumentem. Najważniejsi w tym wszystkim są ludzie, którzy chcą to robić, chcą podejmować polsko-niemiecką współpracę, bo gdyby nie oni, to można by było położyć na
stole dużo pieniędzy, nikt by po niej nie sięgnął, jeśli nie chciałby podejmować współpracy polsko-niemieckiej, bo to jest warunek konieczny, żeby po te pieniądze sięgnąć. Jest dużo innych źródeł dofinansowania, szczególnie po stronie polskiej, gdzie jesteśmy największym beneficjentem w całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o środki z Unii Europejskiej. Więc żeby realizować jakieś swoje przedsięwzięcia, niekoniecznie trzeba sięgać po Interreg. Natomiast, żeby sięgnąć po Interreg, trzeba chcieć współpracować z drugą stroną. I to jest ten wyróżnik, który mamy. I to dla mnie najważniejsza jest ta energia ludzi, ludzi, którzy chcą podejmować tam współpracę polsko-niemiecką. I tutaj zaszła to, nawiążę do tego, o czym mówił Nils Kackę, że zaszła ogromna zmiana w postrzeganiu się wzajemnym, szczególnie po stronie niemieckiej, gdzie ja wiem, że to dla ludzi, którzy prowadzą współpracę polsko-niemiecką, znają język niemiecki bądź język polski, jest oczywistością, ale nie dla wszystkich. Ale Polnische Wirtschaft, czyli polska gospodarka, była w niemieckim odbiorze takim synonimem bałaganu, nieudolności. Teraz to już nie funkcjonuje. Nils funkcjonuje dalej jako taki właśnie synonim. Czy już przestało funkcjonować? W moim odbiorze przestało już to funkcjonować. Już to nie jest to pojęcie negatywne, bo z tego, co ja się spotykam z Niemcami, którzy przyjeżdżają na przykład do Szczecina, to jest podziw dla tego, co robimy. Podziw dla energii, którą mamy, dla dynamiki rozwoju, i to jest rzecz absolutnie fantastyczna. I teraz Państwo skupili się do tej pory na projektach miękkich, tak jak mówię, przede wszystkim kulturalnym, bo je najbardziej widać. Ale jest bardzo dużo projektów skierowanych na przykład do szkół wyższych. I tutaj, jeśli chodzi o region Pomerania, to jesteśmy, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, absolutnym liderem, jeśli chodzi o współpracę uniwersytetów medycznych, Uniwersytetu w Greifswaldzie i Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu w Szczecinie. Robią wiele wspaniałych rzeczy. Podam konkretny przykład, bo jak będę opowiadała, co tam chcę się posłużyć konkretem, tak, żeby Państwu zmysłowić, do czego można tę współpracę wykorzystać. Prowadzony był projekt w poprzedniej edycji, bo my obecna edycja niestety, niestety, no bo taki jest cykl jakby rozruchu, jeszcze nie mamy konkretnych wyników z programu 21-20. Okres budżetowania programu Interreg 6A, o którym mówimy, więc sięgnę do Interregu 5A. Był tam projekt, taki, podam, tak jak powiedziałam, bardzo konkretny przykład i konkretny wymiar oddziaływania projektów na życie. Mianowicie był prowadzony projekt, tak jak wspomniałam, uczelni medycznych i projekt polegał na screeningu noworodków. Się okazało, że mamy całą masę chorób metabolicznych, które są bardzo, bardzo rzadkie. Natomiast w swojej masie dotyczą, pomimo że na przykład to w populacji, nie wiem, na 100 tysięcy występuje na przykład 3-4 przypadki, ale takich chorób jest więcej i to powoduje, że w swej masie dość duża liczba osób jest dotknięta chorobami metabolicznymi. I jaki był cel tego projektu? Mianowicie przetestowanie, stworzenie testów i przetestowanie na najczęściej występujące choroby metaboliczne noworodków, bo jeżeli ich się odpowiednio w wczesnym etapie, zaraz po urodzeniu, nie zdiagnozuje i nie stwierdzi, że właśnie taka choroba metaboliczna jest, i może się okazać, że na przykład mleko matki jest trucizną dla dziecka. I nie wiedząc tego, matka karmi dziecko i może w ciągu 4 tygodni doprowadzić do tego, że dziecko jest, znaczy nie matka, tylko choroba, że dziecko może mieć nieodwracalne zmiany w mózgu i być po prostu dzieckiem niepełnosprawnym. Tego nie wiemy, jeżeli nie zbadamy. Więc dzieci były testowane, stworzone zostały testy, były testowane po stronie polskiej, po niemieckiej, podzielono się jakby rodzajem chorób, pokazano celowość tego, wykrywalność tych chorób i efekty, jeśli chodzi o wprowadzenie natychmiastowe, wprowadzenie, bo choroby metaboliczne polegają na tym, żeby zmienić sposób odżywiania, tak, żeby czegoś dostarczyć bądź czegoś nie dostarczać, bo jest szkodliwe.
I to doprowadziło do, to był taki modelowy program, pokazane były konkretne, ile dzieci udało się zidentyfikować i doprowadzić do tego, że poprzez odpowiednie wprowadzenie, wdrożenie natychmiast po urodzeniu leczenia i odpowiedniego przede wszystkim, to ile dzieci udało się uchronić przed rozwojem różnego rodzaju nieodwracalnych chorób. I te wyniki były, to było połączone też oczywiście z jednej strony diagnostyka, z drugiej strony nauka rodziców, jak, w jaki sposób gotować, co podawać, na jakim etapie, ścisła współpraca z lekarzami. I no, nie ma nic lepszego, jak patrzeć na zdjęcia dzieciaków, które po prostu zostały najzwyczajniej mówiąc w świecie ocalone, ale no, to się nie skończyło na projekcie. Zostały wyniki przedstawione Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Polsce i od tamtej pory, od momentu zakończenia projektu, każde dziecko w Polsce, każde jest testowane na właśnie te najczęstsze występujące choroby metaboliczne i ma taką szansę. Szansę na normalne, zdrowe życie. Gdyby nie ten program, gdyby nie projekt realizowany, to być może byśmy nie w tym punkcie nie byli. Więc taki jest bardzo wymierny i bardzo krzypiący przykład tego, jak współpracujemy. Pani Magda, widzę, jakieś zrobi znaki, czy powinnam już skończyć? Nie, ja się tutaj konsultowałam z Przemkiem, który obok mnie siedzi w sprawie następnego pytania. A ja chciałam panią zapytać Okej, dobrze. konkretnie, mianowicie, ile w takiej jednym programie, to znaczy w ciągu 6 lat, i to sprawdzałam, czy 6 lat praktycznie trwa jedna edycja programu Interreg. Przemek potwierdził, że tak, czyli teraz mamy 21-27, okres dotacyjny. Ile przeciętnie osób realizuje te projekty, to znaczy ile organizacji pozarządowych czy samorządów ubiega się o te środki, ile otrzymuje i ile osób uczestniczy w takich projektach, zarówno tych miękkich, jak i twardych? Dobrze. Jeśli chodzi o ilość instytucji, ilość projektów, dużych tak zwanych projektów, no to będzie w okolicach 70. W zależności to 70, w zależności od tego, jakie projekty, na jakie kwoty i tak dalej, to ja myślę, że to niewiele nam mówi. Tych instytucji, które współpracują, dużych, jest w zależności od projektu. W jednym projekcie są dwie instytucje współpracujące ze sobą, w inne są projektami sieciowymi. To też jest bardzo różnie. Ale powiem, odwołam się do Funduszu Małych Projektów, bo to jest taki projekt, którym zawsze się posługujemy, kiedy mówimy o Interregu. W jednej edycji programu Interreg w ramach małych projektów, czyli dotacji, w tej chwili to jest do 50 tysięcy euro, wcześniej było to do maksymalnie 30 tysięcy euro dofinansowanie, spotyka się około 100 tysięcy ludzi. Około 100 tysięcy, mniej więcej równoważnie tyle samo Polaków i Niemców. 100 tysięcy ludzi z pogranicza ma możliwość podjęcia ze sobą dialogu, spotkania się, zetknięcia się z kulturą, nauki języka, podejmowania różnego rodzaju innych działań. Oprócz tego oczywiście budowane są w przeszłości, były budowane drogi, około 57 kilometrów łącznie z Interregu odcinków dróg. Na pograniczu, bezpośrednim pasie pogranicza zostało wybudowanych od 1994 roku, bo Interreg po niemieckiej stronie jest od 1994 roku, po polskiej stronie od 2004, bo w tym okresie przedakcesyjnym, jak go wtedy nazywaliśmy, był program PHARE, więc my pełnoprawnymi uczestnikami programu Interreg jako strona polska jesteśmy od 2004 roku. Także tych projektów było i jest całe mnóstwo. W ramach Funduszu Małych Projektów od 1994 roku zrealizowanych zostało około 3 tysięcy projektów. To jest
bo tak jak mówię, cała masa ludzi i cała masa projektów, i w ramach tych projektów spotkały się naprawdę no, tysiące, tysiące, setki tysięcy ludzi już. Tak jak mówię, w ostatniej edycji 100 tysięcy to było w ramach Funduszu Małych Projektów, bo one zakładają te projekty spotkaniowe, projekty duże, o których mówię, to mówię, to były budowa ścieżek rowerowych, a to była budowa dróg. W tej chwili już budować dróg nie można, z Interregu można budować ścieżki rowerowe w ograniczonym zakresie. To mają one mają inny wymiar i tam nie ma tego bezpośrednio spotkania w takiej masie człowieka. To jest współpraca instytucjonalna bardziej, albo ukierunkowana na to, żeby pozyskać turystów bądź odwiedzających z zewnątrz. Ale tak jak mówię, najważniejszy jest człowiek, również w Interregu. I na tego Do człowieka kogo jest byśmy chcieli. kierowane? Może jeszcze tylko powiem, żeby być bardziej konkretną, kto może być u nas wnioskodawcą. Wnioskodawcą u nas może być od przedszkola po szkołę wyższą, szkołę średnią, różnego rodzaju instytucje publiczne, stowarzyszenia, również firmy od tej edycji, również przedsiębiorstwa mogą być. Z tym, że jeśli chodzi o instytucje tak zwane I nie mające samorządy. charakteru, tak, samorządy oczywiście też. To jeżeli, to oczywiście jedna z głównych grup, pewno dlatego nie została przeze mnie wymieniona, bo to jak to zwykle bywa, pod latarnią najciemniej. W każdym razie tam, tak jak mówię, jest cała masa podmiotów. Jedynym ograniczeniem, które jest w programie Interreg w tej chwili, to że partnerem stowarzyszenie bądź firma nie mogą być tak zwanym partnerem wiodącym, bo to jeden partner w imieniu wszystkich innych składa wniosek. Więc tym partnerem wiodącym i stroną umowy z programem nie może być organizacja pozarządowa bądź firma, musi być to instytucja. Z partnerami w projekcie mogą być te wszystkie grupy, które Państwu wymieniłam. Nie można składać jako osoba fizyczna, bo może też ktoś ma takie pytanie w głowie. Więc jako osoba fizyczna do Interregu nie można składać wniosków, ale jest inny program, którym to jest możliwe. To nie jest program unijny, to jest program finansowany ze środków polskich, rządu polskiego i rządu niemieckiego. To jest polsko-niemiecka współpraca młodzieży. Jak sama nazwa wskazuje, to jest skierowane do Polaków i Niemców z grupy młodzieżowej, czyli do 26 roku życia, więc jeśli ktoś robi takie projekty, to tam można złożyć wniosek nawet jako osoba fizyczna. Przemek zasygnalizował tutaj, że chciałby coś jeszcze dodać, uzupełnić wypowiedź pani Ireny. Ireny? Chciałbym dodać, że to, za co ja osobiście najbardziej cenię Interreg jako program unijny, jest to, że to jest doskonałe narzędzie do napędzania pewnych procesów, które zaczynają w pewnym momencie samodzielnie funkcjonować. Może przykład. Pani Irena już mówiła o tym, że około 1/4 gości Filharmonii Szczecińskiej czy opery na zamku w Szczecinie to są sąsiedzi z Niemiec. Teatr Szwed notuje kilkanaście tysięcy polskich widzów w ciągu roku. Chcemy to samo osiągnąć z teatrem Van Klam, który będzie mieć sceny również w Cynowic i w Heringsdorfie na wyspie Uznam. Oni też mają apetyt na to, żeby polscy widzowie ich zaczęli odwiedzać. Te pieniądze, o których pani Strużyńska nie chciała mówić, bo ona siedzi na tych pieniądzach, jest panią tych pieniędzy, rozdaje te pieniądze, ale te miliony mają bardzo głęboki sens, bo na przykład nasze trzy teatry są w tej chwili wyposażone w elektroniczne tablice do tłumaczenia tekstów. My już jesteśmy pod tym względem samowystarczalni, musimy tylko tłumaczyć i jesteśmy w stanie obsługiwać i polskich, i niemieckich widzów. Bez tego również finansowego wsparcia nie bylibyśmy w stanie urządzić takich festiwalowych centrów w trzech teatrach, dzięki czemu na przykład można w jednej sali organizować 8 przedstawień teatrów szkolnych w ciągu jednego dnia, w jednej sali. Dzięki szybkim przebudowom, dzięki zainwestowaniu również w pewną aparaturę, która jest do tego konieczna.
I takich elementów nasze teatry nie byłyby w stanie sfinansować same, nie miałyby najmniejszych szans na to, żeby pozyskać takie finansowanie, na przykład z obu centralnych ministerstw kultury, ale dzięki Interregowi to się udało i dzięki temu nasze instytucje kultury są rzeczywiście transgraniczne. My już żyjemy z publicznością z obu krajów. Cieszymy się, że ta publiczność coraz bardziej akceptuje nasze instytucje kultury i to jest duża zasługa właśnie między innymi Interregu. Żeby to wszystko nie brzmiało tutaj jak bajka, może zapytam Was o to, jakie problemy stanowią największą przeszkodę w Waszych działaniach na pograniczu. Bo wiemy, że w tej chwili w Unii Europejskiej zwycięża, może jeszcze nie zwycięża, ale próbuje do głosu dojść myślenie nacjonalistyczne, takie antyunijne. Ja wiem, że również na pograniczu bardzo aktywna jest partia prawicowa niemiecka AfD. Wiem też, że niektóre gminy, szczególnie w ostatnim okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, polskie gminy odmawiały współpracy po prostu z niemieckimi gminami, bo taki prikaz szedł z góry i my dostaniemy pieniądze od naszego rządu, niepotrzebna nam jest współpraca z wami, słyszałam od wiceburmistrza niemieckiego miasta, który starał się o partnerstwo w jakimś polskim miasteczku. Może ludzie też są niechętni. Na ile ludzie chętnie uczestniczą w tym, co robicie, na ile znajdujecie porozumienie i chętnych do współpracy. Jak to wygląda w rzeczywistości? Nie wiem, kto chciałby pierwszy? Może Martin? Ja, da sage ich gern was dazu, denn ich kann, sagen wir mal, solche Vorbehalte zumindest bei uns nicht erkennen. Also wir hatten eine schwere Zeit. Natürlich hat die Peace-Regierung, glaube ich, sehr viel ja, schlechten Atem in das Grenzgebiet geschickt, das kann man schon sagen. Und es gab natürlich auch ganz großes Fehlverhalten der Regierung hier, vor allem auf der Landesseite von Mecklenburg-Vorpommern, in der Corona-Zeit sehr schlecht agiert haben. Und ja, da sind eine Menge Fehler gemacht worden, glaube ich, gegenseitig. Und das politische Klima ist auch noch nicht wieder optimal hergestellt. Ich kann aber sagen, dass es auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger und der Leute, die eben dank der Interreg-Programme, die eben schon sehr lange laufen, sehr gut miteinander vernetzt sind und sehr viel gemeinsame Kultur, Lebenskultur und Kunst sich geschaffen haben untereinander und Kommunikationskanäle, sodass man sagen kann, dass es hier keine, also auf unserer Seite zumindest, keine antipolnische Attitüde gibt. Also das würde ich hier für meinen Lebensbereich, mein Amt, was ich leite, kann ich das sagen, und das ist schon sehr lange. Also wir haben bei den Festivals, teilweise war unsere Stadt hier komplett polnisch beflaggt, einfach weil die Werbemittel zur Verfügung standen Anfang Mai und sie in Polen übrig waren. Und das hat hier niemanden gestört. Und es gibt eine große Akzeptanz. Wir bereiten gerade ein Projekt vor mit Westpommern, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben der Christianisierung vor 900 Jahren. Das ist für uns natürlich eine ganz wichtige Wegmarke, weil wir hier eine gemeinsame Geschichte schreiben können, weiterschreiben können und möchten hier Verbindungen schaffen, sozusagen auf dieser 900-jährigen christlichen Geschichte. Und das findet hier allgemeine Zustimmung, auch in der Stadt. Und ich habe hier keine Probleme, trotz meiner AfD-Abgeordneten zu deutsch-polnischen Themen hier Beschlüsse nicht zu bekommen, die dafür natürlich immer erforderlich sind. Denn ich als Bürgermeister kann immer nur so viel Aktion und Aktivität leisten, wie es auch meine Stadtvertretung hier natürlich zulässt. Also eigentlich muss ich sagen, ein positives Signal für eine gelungene Bildung von Netzwerk. Das kann man so sagen. Das Interesse ist auch da und wir erleben hier auch regelmäßig eine gute Zusammenarbeit.
Nils, czy podzielasz też to zdanie, czy zdarzyło ci się napotkać na jakieś problemy, na opór? Ich würde mich Martin anschließen. Ich würde es auch, ich würde sagen, der beschriebene Nationalismus oder AfD oder Rechtspopulismus in Deutschland und die Zustimmung auch in der Grenzregion zumindest ist kein deutsch-polnisches Problem und keine deutsch-polnische Herausforderung. Also antipolnische Stimmung oder Stimmung gegen Polen sehe ich heutzutage auch nicht mehr, ähnlich wie Martin das beschrieben hat. Und ich würde sogar aber einen anderen Ansatz wählen, dass es nicht nur die Menschen, nicht nur bei den Menschen, die teilhaben an europäischen Programmen oder an kleinen Projekten, sondern, also ich arbeite jetzt nicht mehr im Deutsch-Polnischen, sondern in Stadtteilen, das heißt auf Deutsch mit besonderem Entwicklungsbedarf. Das sind Plattenbaustadtteile, wo die Menschen vielleicht nicht so reich sind und nicht so an, nicht das Know-how mitbringen, an Kulturveranstaltungen von sich aus in die Innenstadt zu fahren und daran teilzunehmen. Und auch da spüre ich keine, also das spüre ich heute eine Normalität mit Polen. Also in den Stadtteilen, in denen ich wohne, leben 1000 polnische Bürger, die gar nicht auffallen, mehr, mit denen man einfach zusammenlebt. Und nichtsdestotrotz ist das Thema des Rechtspopulismus, der Hetze etc. eine Herausforderung auch bei diesen Europawahlen. Und deswegen umso wichtiger ist es auch, nicht aufzugeben, auch wenn es jetzt kein deutsch-polnisches Thema ist, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen, weil die Menschen vielleicht Frust haben oder andere Dinge und bereit sind, nationalistisch oder die AfD zu wählen und gleichzeitig aber trotzdem erkennen, zumindest wenn man mit ihnen spricht und im Grundsatz, dass Europa eine sinnvolle Sache ist. Und da mit den Menschen auch ins Gespräch zu kommen, dass man mit dieser Partei oder anderen Parteien am Rand an den Rändern nicht weiter die Errungenschaften, diese einfachen Dinge, die wir in Europa haben, wie wir angesprochen haben, mit den offenen Grenzen oder manchmal hilft, wir haben jetzt zwar über die ideellen Sachen gesagt, manchmal hilft auch schon mal, helfen schon mal doch mal die Finanzen. Also nicht nur Polen ist ein EU-Nettoempfänger, Mecklenburg-Vorpommern ist das auch, wenn man auf deutsche Länderebene guckt. Also das sind viele praktische Dinge und bei manchen zieht er vielleicht auch gerade nur das Geld. Oder wenn wir uns heute die Landwirtschaft oder sowas angucken, auch in unseren Ländern, wir haben heute keine Frage mehr von Ernährungssicherheit oder natürlich gibt es hier und da Sachen nachzusteuern, aber ohne EU-Förderprogramme würde es erstmal ganz Europa ins Chaos stürzen bei der Versorgung. Also wenn man sich das mal alles aussieht, was AfD-Positionen wohlgemerkt bedeuten, die ja auch zugeben, dass sie erstmal das Chaos schaffen wollen in der Landwirtschaft. Also da, jetzt komme ich ins Quatschen, aber mir ist es auch wichtig, da auf die Menschen zuzugehen und Überzeugungsarbeit zu leisten, dass wenn Sie Europa wollen, dann müssen Sie proeuropäisch stimmen. W Polsce ciągle obecne jest straszenie złym Niemcem. Ciągle wielu ludzi z centralnej, wschodniej Polski, południowej Polski boi się Niemców. Uważa, że Niemcy dominują w Unii Europejskiej, że musimy przeciwdziałać tej dominacji i chcą temu przeciwdziałać również wybierając partie prawicowe w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czy pogranicze różni się tutaj od tego ogólnopolskiego myślenia, Przemku? Jakie jest Twoje odczucie? Ja nie jestem politologiem i nie jestem socjologiem, więc nie jestem w stanie podać twardych liczb, danych, wyników analiz. Ale wydaje mi się, że jest oczywiste, że kwestia sympatii do innych narodów, do innych kultur, to jest również pytanie o to, czy te inne kultury znam i akceptuję. W związku z tym jest dla mnie jakby absolutnym potwierdzeniem tego procesu jest sonda, która jest robiona w Polsce bodajże co 2 lata, w całej Polsce, w której ludzie są przepytywani i pytani o to,
Jaki jest ich stopień, skala sympatii do poszczególnych narodów? I od 90. lat jedna tendencja się absolutnie nie zmienia. Im bardziej na zachód w Polsce, tym więcej sympatii, albo przynajmniej tym mniej niechęci do Niemców. Im dalej w głąb Polski i na wschód, tym więcej niechęci. To znaczy, ci, którzy najmniej mają kontaktów z Niemcami, ci są najmniej im przychylni. Można by jeszcze tak powiedzieć, nie widziałem Niemca, więc go nie lubię. Na zachodzie Polski ta skala jest, to znaczy na zachodzie Polski Polacy najbardziej pozytywnie wypowiadają się na temat Niemców. Oczywiście jest to również związane z tym, że część mieszkańców zachodniej Polski żyje po prostu z tej granicy i z tego, że Niemcy są blisko. Ale jest jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Ja jestem człowiekiem, który działa w kulturze. My tutaj robimy teatr. I mój dyrektor teatru powiedział kiedyś: Słuchajcie, to jest przecież tak oczywiste. Jeżeli jest teatr w jakimś mieście, to jego zasięg, jeśli chodzi o publiczność, to jest tak jakby krąg wokół tego centrum, w którym jest teatr. Ale co zrobić z teatrem, który jest na granicy? Automatycznie połowa tego koła zostaje odcięta, a więc i połowa publiczności. Więc również kwestią funkcjonowania teatru, przeżycia teatru jest to, żeby próbować dotrzeć do publiczności z tej drugiej połowy kręgu odbiorców. I myślę, że akurat nasz teatr i teatry w Szczecinie, opera i filharmonia, i Teatr Van Klam, i Teatr w Greifswaldzie naprawdę robią dobrą robotę, żeby te jakby naturalne bariery i stereotypy przełamywać. I ja myślę też, że te dzieciaki, które przyjeżdżają na bajki do Szwed regularnie, bo bardzo wiele dzieci przychodzi tutaj do nas i opowiadają. Ja jestem już po raz trzeci, a ja jestem po raz piąty. Ja myślę, że te dzieci są absolutnie już zaszczepione przeciwko niechęci wobec innych kultur i wobec innych społeczeństw. Widzę, że Martin zgłasza się do głosu, więc proszę. Martin, podniosłeś łapkę w górę. Przepraszam, ja czy mógł coś powiedzieć? A tam szum. Dobrze. Dzień dobry, Pani Magdo, miło mi. Jestem tu współpracownikiem Akcji Demokracja. Ja w sumie chciałem, nie wiem, może lekko w sukurs panu Przemkowi, bo ja w sumie nie odniosłem, znaczy nie jakaś wielka polemika, ale ja tak nie odniosłem takiego wrażenia, żebyśmy się Niemców bali. Może to jest bardziej kwestia też tej bliskości przy granicy, ale też bardziej takiej jakby różnicy pokoleniowej. Pokolenie mojego dziadka, które brało udział w kampanii wrześniowej, czy babci, która brała udział w II wojnie, inaczej patrzy na Niemców, tak? A nie my, osoby wychowane już w Zjednoczonej Europie, tak? Ja jestem pokoleniem tych 40-latków. Także ja na przykład nie mam totalnych obaw, jeśli chodzi o Niemców. Traktuję ich na równi. Zero, zero wrogości. Tak wielokrotnie brałem współudział, właśnie tworzyłem teatr, przedstawienie Dziadów Mickiewicza z Niemcami. Korespondowałem. Prowadziłem konwersację, bo podobnie jak pani też jestem nauczycielem języka niemieckiego. To nie mam, wydaje mi się, mogę mówić w młodym pokoleniu i chyba nie generalizuję w tym momencie, nie mam jakichś obaw w stosunku do Niemców. Być może w starszych pokoleniach tak, a tak dlaczego? Nie to zdanie. Ten strach jest obecny, ale teraz chciałam poprosić Was o zadawanie pytań. Chciałam tylko uzupełnić to tym, że co powiedział Przemek, jeszcze podkreślić, że boimy się tego, czego nie znamy, tego, co jest obce. I dlatego tego strachu w zachodniej Polsce nie ma. Martin się zgłasza, czy ja się myję? Nie, Martin się nie odzywa. W związku z tym zapraszam w tej chwili do dyskusji otwartej, do Chciałbym zadawania zadać pytań. pytanie.
Magda? Poprzez podniesienie ręki. Magda? Martin, dobrze. Mów, Martin. Nie słychać. Okay, ich wollte das noch bestätigen, was vorhin Irina Zdrojinska gesagt hat zu der Vorbildwirkung. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass hier von deutscher Seite, zumindest von Mecklenburg-Vorpommern aus, wird Polen absolut als Vorbild betrachtet für wirklich große Energie, für Tatendrang, unternehmerischen Mut und Optimismus und so weiter. Also im direkten Vergleich von uns zu Westpommern bildet die Woiwodschaft hier einfach ein Vorbild. Und insofern taugt das auch gar nicht mehr zu diesen alten Stereotypen, was das anbetrifft. Das kann ich nur bestätigen. Und was eben zu den Ängsten gesagt worden ist, natürlich haben wir alle die Last der Geschichte irgendwie an uns. Und ich kann nur sagen, dass ich am letzten Freitag zufällig als Tourist in Tiflis unterwegs war und dort sozusagen teilgenommen habe an der Demonstration gegen dieses Agentengesetz und habe dort sehr, sehr viele sehr, sehr freundliche und nette Demonstranten getroffen, die hier alle in dieser Runde sein könnten, weil sie dort überzeugte Demokraten und überzeugte Europäer sind. Und das bestätigt mir eigentlich, dass wir in dieser geistigen Haltung zusammen sind, so wie hier in dieser netten Runde heute, überhaupt keine Angst natürlich voreinander haben brauchen. Und insofern glaube ich, dass wir sozusagen an der Stelle einfach weitermachen sollten. Ich habe ja gemerkt, dass das hier Aktia Demokratia heißt und ich glaube, das ist eigentlich auch das Thema. Demokraten haben keine Angst voreinander. Okay. Namawiam w tej chwili do stawiania pytań. Może niektóre kwestie jeszcze są wątpliwe dla Was. Mamy 10-15 minut do końca, a więc szansa jeszcze o coś dopytać lub podzielić się własnym zdaniem. Przez podniesienie łapki. Danusia? No właśnie. Nie wiem, skąd taka narracja w ogóle powstała, chyba poprzez działania pisowskie, że Polacy się boją Niemców i źle są do nich nastawieni. Ja jestem bardzo, bardzo wczesny, ja jestem 48 rocznik, więc pamiętam bardzo, bardzo dużo. I nigdy przez całe moje życie nie spotkałam się z czymś takim, czy z jakimś w ogóle, że Niemców się należy bać. I wręcz przeciwnie, bym powiedziała, że największym wrogiem dla Polaka to był zawsze Rosjanin, prawda? Zawsze mi rodzice powtarzali, którzy przeszli wojnę, prawda, że w czasie wojny to jak szedł Niemiec, prawda, okupant, prawda, no to wiadomo było, że trzeba uciekać, bo to wróg. Natomiast gorzej było, kiedy weszli Rosjanie, prawda? To dopiero trzeba się było bać. A przecież to niby byli przyjaciele. Więc nie wiem skąd to i ja się naprawdę przez szkołę, przez potem, prawda? Nigdy się w życiu nie spotkałam z czymś takim, żebym odczuła to, że należy się Niemca bać. Że Niemiec to jest coś złego. Było, minęło, wiadomo. Wojna była wojną, ale to zostało jakby odcięte, prawda? Okres ten przedwojenny i powojenny. I była wojna, skończyła się i koniec. I nie wiem skąd to się. Sama się nieraz zastanawiam, skąd taka narracja jest w ogóle, a szczególnie teraz. No chyba przez te działania pisowskie, bo naprawdę ja tego nie rozumiem. Przynajmniej ja się nigdy nie spotkałam z czymś takim. Piotr się zgłasza, widzę. Piotrze. Ale oto ja mogę zabrać głos, tak? Witam. Tutaj do Danusi tylko taka uwaga.
Oczywiście, że to, co mówisz, to jest święta prawda, ale weźmy pod uwagę, że tak jak tutaj się spotkaliśmy w dwadzieścia kilka aktywnych osób, które są zainteresowane w ogóle światem i pójściem do przodu i Europą, to my jesteśmy tutaj pozytywnymi przykładami. A średnio przedtem mówiliśmy o tym, że połowa Polaków, jak wiemy, jest, nazwijmy to w skrócie, prodemokratyczna, a druga połowa jest, zastanawia się albo jest anty i wiemy, jakie są zasięgi oddziaływania PiS-u. Duże, duże, tak? Walczymy w tej chwili jako Akcja Demokracja, walczymy o te ostatnie 10 dni, może 11 zostało do wyborów, żeby w ogóle młodzi na przykład poszli do głosowania, do wyborów. Ja byłem ostatnio z moją małżonką na Juwenaliach w Poznaniu. Jestem z Poznania, pozdrawiam wszystkich z Poznania. I byłem na Juwenaliach i niestety oceniamy, że jakieś 60-70% młodych ludzi jest kompletnie apolityczna. Nie byli zainteresowani jakby sprawami wyborów, tak? Przyszli posłuchać muzyki i w zasadzie tu ich zainteresowanie się kończyło. Spotkaliśmy oczywiście kilka sympatycznych grup, młodych ludzi, którzy znali temat i byli za tym, że oczywiście trzeba brać udział w wyborach, ale oceniam, że może zainteresowanych z tych młodych to może było z 20%, nie więcej. Także tu niestety sytuacja wśród młodych ludzi w Polsce jest niedobra. Moim zdaniem wynika to z tego, że po prostu człowiek generalnie uczy się na własnych błędach, a nie za bardzo chce słuchać dobrych rad, powiedzmy, emerytów takich jak my, czy starszych ludzi z doświadczeniami. Tak? Dopóki człowiek nie na własnej skórze nie przekona się, na czym polega prawdziwe życie, no to niestety nie wierzy. No i tylko taka moja uwaga jeszcze. Ja mieszkam w Poznaniu, ale jak słyszę tutaj tę dyskusję, to zazdroszczę wam, że jesteście bliżej granicy, ponieważ no, na pewno tam jest ciekawa sytuacja. Zresztą od tysięcy lat granica zawsze była, pogranicze zawsze było ciekawym obszarem, bo się zderzenia kultur i różne rzeczy się działy na pewno bardziej ciekawe niż przy jakimś takim zamieszkaniu przez jednorodną ludność. Także pozdrawiam pogranicze z Poznania. Kasiu? Chciałam zapytać, czy wśród tych projektów, które były realizowane po obu stronach wspólnie granicy, były jakieś projekty, które miały związek ze środowiskiem naturalnym, przyrodą, klimatem? Czy są jakieś przykłady tego typu działań wspólnych? Bo między innymi łączy nas wspólna rzeka. Tak, oczywiście. Bardzo intensywnie współpracuje Park Narodowy Poniemiecki, bo są różne formy ochrony. Po niemieckiej stronie Dolina Dolnej Odry to jest Park Narodowy. Przepraszam, to mój pies, coś, który mi towarzyszy, też robi, jest profrekwencyjny. I po stronie niemieckiej Dolina Dolnej Odry to jest Park Narodowy, po stronie polskiej to jest Park Krajobrazowy i tam bardzo dużo różnych wspólnych projektów było robionych. Też projekty nad rzekami, które są w dorzeczu rzeki Odry po polskiej stronie i po niemieckiej, renaturalizacja tych rzek, przywracanie miejsc, gdzie są składane. Ja nie jestem ichtiologiem, więc Państwu na pewno nie użyję właściwego słownictwa, ale takich miejsc w rzekach, gdzie są tworzone warunki, żeby mogło odbywać się tarło ryb, po to, żeby odtwarzały się te gatunki, które
które są. Bardzo dużo takich projektów było realizowanych i w tej chwili mamy nabór również w aktualnym projekcie, bo ja nie chciałam być dzisiaj taka techniczna bardzo, jeśli chodzi o projekt, bym Państwa po prostu tutaj zanudziła, gdybym w takim tryb szkoleniowy, że tak powiem, weszła, ale w tej chwili mamy ogłoszony nabór na projekty właśnie z zakresu ochrony środowiska i zapobiegania, wspólnego zapobiegania zmianom klimatu, bo to, co nas łączy, to na pewno Odra, do rzeczy Odry i wszystko, co zresztą to jest najcenniejszy zasób, który mamy. Zasób przyrodniczy z jednej strony, ale też zasób i kulturowy, i krajobrazowy, też zasób turystyczny. Turystyka dlatego między innymi, szczególnie w tej części w zapleczu, nie nad morzem, rozwija się. Słychać Państwa, nie jest wyłączony mikrofon, Panie Przemku. Jest, opiera się właśnie na tym, że my mamy taką piękną przyrodę, że jest tak zielono. Także to jest absolutnie, przyroda jest tym czymś, czym się zajmujemy w programie, co wspieramy. I jeżeli macie Państwo jakieś pomysły, w jaki sposób możemy wspólnie chronić bioróżnorodność na terenie obszaru euroregionu Pomerania, bo tylko w tym obszarze się poruszamy, bądź w jaki sposób wspólnie zapobiegać, wkładać tą małą cegiełkę w zapobieganie czy zmianom klimatycznym, to jesteśmy otwarci. Zapraszamy do Legnic na doradztwo. Takie projekty też wspieramy i ich było całkiem sporo. Przemek chciał jeszcze coś dopowiedzieć albo zadać pytanie, nie wiem. I Martin się zgłasza. Tak, i małe dopowiedzenie, bo można wspierać, finansować, nawet zachęcać do współpracy polsko-niemieckiej i nawet finansować te poszczególne działania. Ja pamiętam na przykład spore pieniądze z Interregu poprzedniej edycji poszły na współpracę straży pożarnych zawodowych, państwowych z Polski, z Niemiec, z naszego regionu, na współpracę, na wyposażenie, na sprzęt, między innymi, żeby zapobiegać katastrofom na rzece. I co z tego, że te straże pożarne robiły ćwiczenia, wyposażone zostały w najnowszej generacji sprzęt, kiedy po polskiej stronie Państwowa Straż Pożarna nie dowiedziała się o tym, że jest katastrofa na Odrze i ryby umierają, to znaczy strażacy ochotnicy przyjeżdżali nad rzekę i pomagali wyławiać ryby, padłe ryby. Natomiast niemieccy strażacy też nie mogli interweniować, ponieważ w ogóle nie zostali oficjalnie poinformowani o tym, że cokolwiek się złego na Odrze dzieje. W związku z tym to jest też trochę tak, że dostajemy narzędzia do ręki, potrafimy pewne rzeczy z magazynach i do niczego nie będą używane. Dziękuję. Panie Przemku, w pełni się zgadzam, to tak ad vocem, w pełni się zgadzam, tylko że akurat ten problem, który pan poruszył, nie może być rozwiązany przez Interreg. My jesteśmy źródłem finansowania, natomiast tu był brak koordynacji na szczeblu rządowym, po prostu najzwyczajniej w świecie. I tu sygnał ze strony programu i ze strony tych podmiotów, które są zaangażowane w program, poszedł zarówno w trakcie COVID-u, gdzie zamknięcie granicy nie było może odczuwalne w Warszawie czy w Poznaniu, natomiast zamknięcie granicy, tak jak nastąpiło, było u nas odczuwalne bardzo boleśnie i wylano dziecko z kąpielą. Był brak koordynacji, już wtedy zgłaszaliśmy do wojewody i za pośrednictwem wojewody również do odpowiednich agent rządowych po stronie polskiej, ale też po stronie niemieckiej. No i ta sama sytuacja niestety analogiczna była, jeśli chodzi o Odrę, bo my możemy, zgadzam się, prowadzić te działania, każdy działa w ramach kompetencji, które posiada. Niestety tutaj był brak koordynacji ze strony się zgadzam, rządowej. Pani Ireno. Martin jeszcze się zgłasza.
Ich wollte noch hier, wenn ich jetzt auf Sendung bin, ein Projekt zeigen. Das ist ein Buch, ein Ringbuch. Das haben wir erstellt mit deutschen und polnischen, vor allem aber auch polnischen Unternehmerinnen und Unternehmern, die im Grunde nachhaltig wirtschaften und ökologische Produkte herstellen oder solche Dinge anbieten. Also es heißt, dass proaktiv naturbasiert im Oder-Delta und meint das gesamte Flussmündungsgebiet der Oder. Und es sind also 30 polnische und 30 deutsche Unternehmer hier drin. Wir wollen das immer ergänzen, deshalb ist das so ein Ringbuch rein technisch. Das soll immer weitergeführt werden und ist natürlich in zwei Sprachen ausgeführt. Ist auch ein Interreg-Projekt, kommt sozusagen, also gab es mehrere Projekte, die parallel liefen. Das war ist ein sehr angenehmes und vor allem sinnvolles Projekt, weil eben so viele Leute diese kleine, ja, Unternehmerbibel sozusagen auch nutzen und schauen, was in ihrer Region eigentlich so hergestellt wird. Und das hat wirtschaftlich schon sehr gute Effekte erzielt. Renata się zgłasza, widzę. Renata? Ja jeszcze dodam, że jeszcze jest jedna osoba, która chce się zgłosić, pani Janina. Także jeszcze, Dobrze. żebyśmy nie pominęli, dobrze? Reniu, jesteś? Bo jeśli nie, to Jankę Jankowską poprosimy, tak? Która się zgłasza. Janko, może wobec tego ty spróbujesz, skoro Renaty nie ma. Musisz Chyba odznaczyć mikrofon, nie Piotr. wyciszył, nie zlikwidowałeś wyciszenia. Musisz mikrofonik odznaczyć, żeby było słychać. W lewym dolnym rogu. U góry, jak jedziesz na samą górę swojego okienka, to niebieskie pole się pokaże z napisem wycisz. Albo zlikwiduj wyciszenie. Albo na to czerwone trzeba kliknąć, a ten mikrofon przekreślony. Niestety nie słychać cię. Musisz zjechać myszą w dół, w lewy dolny róg i odznaczyć mikrofon. Może wrócimy. O, jest, chyba jest dobrze. O, ale Janko, nadal nie musisz zacząć słychać. od początku, bo cię dopiero od tego momentu Teraz. słyszymy teraz. Ja niestety nie słyszę nic. Nie słyszymy ciebie w ogóle. Nie udało się. To chyba nie będziemy tego przedłużać. Renata się zgłaszała i też gdzieś znikła. To jeśli nie ma dalszych pytań, to ja chciałam do naszych gości skierować ostatnie moje pytanie. Pytanie jest, myślę, bardzo ważne w kontekście tego, co powiedzieliśmy sobie o strachu przed Niemcami, o tym, że to pogranicze jest szczególne i wyjątkowe. Co my możemy przekazać ludziom z centralnej, południowej czy wschodniej Polski? Jaki przekaz, w jaki sposób i czy w ogóle mogą lub powinni oni wykorzystywać nasze doświadczenie na pograniczu? Czy waszym zdaniem to jest możliwe, żeby cała Europa stała się takim naszym tutaj regionem pogranicza? Chciałby ktoś na ten temat? Przemek, tak? Zwróćcie Państwo uwagę, że stosunkowo mało jest w Europie. Państw takich dużych terytorialnie jak Francja, Niemcy.
Hiszpania czy Polska, w których są regiony graniczne i jakieś centrum. Mówienie o centrum i regionach przygranicznych w przypadku Holandii, Belgii, Luksemburga, Szwajcarii, Czech czy Słowacji po prostu jest śmiechu warte. Tam jest wszystko pogranicze. W związku z tym myślę, że jedną z immanentnych cech Europy jest to, że ten nasz regionalizm, jakkolwiek byśmy go nie pojmowali i jakkolwiek byśmy tego pojęcia nie stosowali, zawsze będzie dotyczyć również regionów przygranicznych. Po drugie, to nie jest tak, że my tutaj na zachodzie Polski mamy jakieś poczucie wyższości, na przykład wobec Rzeszowszczyzny czy Lubelszczyzny. Ja na przykład byłem absolutnie pełen podziwu dla samoorganizacji społecznej w Rzeszowie i na granicy z Ukrainą po wybuchu wojny. To, co ludzie tam byli w stanie stworzyć, jak się świetnie zorganizowali, naprawdę szapoba. W związku z tym myślę, że jest po prostu tak, że możemy się uczyć od siebie wzajemnie. Sensowna nauka polega na tym, żeby u innych podglądać, co robią lepiej niż ja i samemu to stosować. Tego będziemy się uczyć zawsze od siebie nawzajem. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby na ten temat? Pani Irena? Ja może tak. Myślę, że nikogo nie chciałabym pouczać, czy pokazywać, czy cokolwiek, czego można się uczyć. Myślę, że każdy można od każdego się nauczyć. Ja tylko powiem, czym jest dla mnie Europa i dlaczego ważne jest, żebyśmy odchodzili od tego myślenia nacjonalistycznego. Dla mnie Unia Europejska równa się pokój. Współpraca równa się pokój. Ja jestem wnukiem, wnuczką przesiedleńców. Poznałam też ludzi, którzy mieszkają w domu, którzy mieszkali, bo już nie żyją, mieszkali w domu moich rodziców. Wiem, co oznacza konieczność opuszczenia własnego domu. A to, co do tego doprowadza, to jest właśnie nacjonalizm. W związku z tym jestem z natury, że tak powiem, genetycznie nastawiona na współpracę i przeciwko nacjonalizmowi. I to jest chyba najważniejsze w spojrzeniu na wybory europejskie, co to jest. To jest po prostu wybór prodemokratyczny i tak na takie siły uważam, tak powinniśmy patrzeć jako wspólną szansę i gwarant pokoju, o ile w ogóle o jakichś gwarantach możemy sobie w współczesnym świecie mówić. Dziękuję. Renata, wróciłaś? Bo... Tak, przepraszam, po prostu miałam telefon w międzyczasie, także no, mnie zupełnie wyłączyło tutaj ze spotkania, ale już wróciłam. Jestem. Nie wiem, czy to pytanie padło w międzyczasie, jak ja miałam ten telefon, ale mam pytanie do naszych szczególnie przyjaciół niemieckich, bo wspomniał o tym już Piotr z Poznania, a ja w ogóle jestem z okolic Piły, czyli dawnego Schneidemil. Witam, pozdrawiam. Takie było stwierdzenie ze strony Piotra, że właśnie no, młodzież, młode osoby, które nie znają, nie mają doświadczeń sprzed przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, są ogólnie rzecz biorąc tacy apolityczni, tak? Czyli po prostu no, nie interesują ich, mówiąc tak pobieżnie, te tematy, które są związane chociażby teraz z wyborami, z wagą tych wyborów i tak dalej. Pytanie do naszych przyjaciół niemieckich jest tego typu. Jakie wy macie doświadczenia, jeżeli chodzi, jak postrzegacie na przykład młodzież właśnie niemiecką z pogranicza? Czy to są te same problemy odnajdujecie właśnie po stronie młodych osób, że nie są zainteresowani czymś takim jak udział, no mówię o tych osobach, które mają prawo do głosu, tak? Że nie są zainteresowane te osoby, te młode osoby, żeby brać udział w wyborach, nie postrzegają właśnie tych kwestii no, na odpowiednim, z odpowiednią powagą. Czy akurat odwrotnie, nie ma takich problemów. Może tu też mi chodzi w tym momencie o jakąś taką wymianę praktyczną, tak, na ten temat. Dziękuję. Zechciałby któryś z Was odpowiedzieć, Martinie Nilsie?
Pytanie było skierowane wyraźnie do Martina i do Nilsa. Czy jesteście w stanie na to pytanie Renaty odpowiedzieć? O postawy niemieckiej młodzieży, czy są takie jak polskiej? Ich glaube, was heutzutage ein Unterschied ist zur Jugend, es gibt, glaube ich, nicht mehr die Jugend. Also es gibt nicht die Jugend, die so ist oder so ist. Es gibt Jugendliche, die sind so und es gibt Jugendliche, die sind so. Ist jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt, aber ich bin Jugendlichen begegnet in den letzten Wochen, die sehr euphorisch europäisch denken und sich begeistern und ihre mit Altersgenossen mitreisen wollen zur Europawahl. Ich bin aber auch an einer Berufsschule Jugendlichen begegnet, die nicht mehr wussten richtig, was Wahlen sind und wie die funktionieren, wo es erstmal darum ging, über die Funktionsweise, was sind eigentlich Wahlen, was mache ich da, wie gehe ich da rein? Also so ganz simple Sachen, ich kriege eine Wahlbenachrichtigung, ich gehe da mal in Wahl, da muss mich was ankreuzen und das alles überhaupt erstmal durchzugehen. Also so ein Verständnis auch schon fehlt. Und die aber am Ende dann ganz interessiert waren, was das dann ist mit den Wahlen und mit dem Europa. Ich glaube, es gibt, das ist, glaube ich, auch das Schöne an der Welt. Und da jetzt, wir waren ja auch bei den Abschlussworten Runde. Das ist heute, und das würde ich ja mitgeben, und ich vermute, dass es auch im Südosten Polens oder in zentralen Polen so ist, dass die Welt einerseits zusammenschrumpft und immer kleiner wird. Wir sitzen jetzt hier gemeinsam in einer Diskussion quer durch Polen und die Grenzregion, und da quasi die ganze Welt zu einer Grenzregion wird, wenn man es so sehen. Vielleicht ist es auch gar keine Grenzregion, ich gehe jetzt gleich über in mein Abschlusswort, sondern vielleicht gibt es einfach keine Grenzen irgendwie mehr. Und der ganze Begriff passt nicht mehr. Und so gibt es, glaube ich, und das ist, um nochmal jetzt auf die Frage der Jugend zusammenzukommen, das ist eine Generation, die heranwächst, die mit ganz viel Vielfalt von Einstellungen, von Werten, von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, um jetzt nicht das Wort Nationalitäten, Staaten oder sowas zu verwenden, die aus unterschiedlichen Regionen kommen, mit ganz, die vielleicht mehr gemeinsam haben mit einem Jugendlichen in Frankreich, der die gleiche Musikrichtung hört wie Sie, als mit dem Jugendlichen im selben Dorf, der einer anderen Kleidungsstil und einer anderen Gruppe angehört oder andere Interessen hat. Und ich glaube, dass es nicht nur in ganz Europa, sondern wir uns hoffentlich auch in der ganzen Welt, aber zumindest in den Demokratien immer mehr dahin entwickeln werden. Und gerade, also das wird die Herausforderung auch natürlich werden, auf der anderen Seite diese Vielfalt auszuhalten, die die Gesellschaft, in die wir uns wandeln. Aber gleichzeitig ist es die Chance, dass immer mehr Menschen, und so brauchen wir auch immer mehr unterschiedliche Antworten auch für ganz unterschiedliche Menschen, wie wir, um jetzt mal wieder zum Thema zurückzukommen, wie wir Europa oder wie wir zusammenleben in Europa, Menschen dafür begeistern und ihnen das aufzeigen. Jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Bo jeśli nie, bo nie widzę, to chciałam prosić Bogumiła Kolmasiaka, żeby powiedział, jakie jest jego wrażenie jako tego działacza Akcji Demokracji, który koordynuje działania Akcji Demokracji również przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. I może podsumuję, Bogumile, krótko naszą debatę. Tak, no ja przede wszystkim mam poczucie, że jest jeszcze gigantyczna przestrzeń dla współpracy polsko-niemieckiej, współpracy transgranicznej właśnie na tym polu aktywistycznym. Jak w ogóle myślę o tym rejonie pogranicza, to jest rzecz, którą chyba zaplanuję na wakacje najbliższe, o których marzę, bo oglądając też te zdjęcia, myślę, że były naprawdę wspaniałe, inspirujące w to, jak to się zmienia. Myślę zupełnie poważnie o tej współpracy, w tym sensie, że tak jak teraz nasza społeczność tam robiła akcję profrekwencyjną do wyborów do Parlamentu Europejskiego, jaką by ona miała siłę, gdyby Polki, Polacy i Niemcy wspólnie upomnieli się o wartości, które są dla nich ważne, na przykład w kontekście rosnącej skrajnej prawicy, prawda, gdzie w Niemczech jakby jest realny problem ze wzrostem AfD,
w Polsce z siłą z jednej strony Konfederacji, ale z drugiej strony właśnie z takim rosnącym antyeuropejskim nastawieniem. Dla mnie jakby bardzo ciekawą konkluzją tego wszystkiego jest to, że stereotypy rzeczywiście wzajemna niechęć znika, jak ludzie się poznają. Rzeczywiście, jak mają osobiste kontakty, jak zaczynają współpracować, to wybrzmiewało przez cały. Przez cały okres tej debaty, no i rola takich projektów kulturalnych, artystycznych. Widać, że po prostu przez sztukę czy przez współpracę właśnie na polu tworzenia czy wspólnego przeżywania właśnie piękna, szeroko rozumianego, można naprawdę dużo zdziałać dla budowy współpracy, a też ta współpraca jakoś tam jest w dłuższej perspektywie gwarantem nie tylko pokojowej koegzystencji, ale też jakby rozwoju i wspólnego robienia rzeczy. Ja myślę, że no, Akcja Demokracja ma partnerstwo organizacji, jak Państwo wiedzą, w Niemczech, Kampakt. Kampakt jest dość daleko, bo mieści się zawsze w Werden, to jest między Bremą a Hamburgiem, natomiast aktywiści właśnie w takich lokalnych grupach działają w zasadzie na terenie całej Republiki Federalnej. Mamy też organizację zaprzyjaźnioną w Austrii, to jest Aufstehen, mam organizację w Szwajcarii, to jest Kampak, więc myślę, że te wszystkie ruchy jakby mogłyby być też taką częścią rozwijania tego odcinku naszej działalności. Ja bardzo się cieszę, że zorganizowaliśmy tę debatę. Bardzo dziękuję Magdzie za pomysł i za prowadzenie i za wizję, a Państwu za przybycie. I no, jestem przekonany, że warto byłoby to kontynuować nie tylko przy okazji, która trochę jakby była pretekstem poniekąd do naszego spotkania, czyli tego momentu, gdzie bardziej rozmawiamy o Europie, bardziej zastanawiamy, czym jest Europa i jak głęboko powinna się integrować, jak mocno powinniśmy współpracować między społecznościami, społeczeństwami a narodami, ale również przy innych okazjach, bo to jest ogromna przestrzeń do działania i współpracy. Więc bardzo dziękuję, bardzo gratuluję i myślę, że Magda, spokojnie możemy kolejne takie spotkanie organizować. Ja zapraszam Was wszystkich na pogranicze. To pogranicze jest faktycznie fascynujące i można je odkrywać zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie. Możemy w tym pomóc, myślę. Mogę podsunąć pomysły. Martin na pewno też, bo też bardzo dobrze to pogranicze zna. Dziękuję wszystkim naszym gościom za to, że zechcieli poświęcić nam czas. Dziękuję wszystkim uczestnikom i chciałam tylko powiedzieć jeszcze, że to spotkanie było nagrywane i będzie możliwe do odtworzenia na Facebooku Akcji Demokracji, jak i w naszym fanpage'u Akcji Demokracji, którym jest grupa Wspólna Akcja. Także zachęcajcie znajomych, przyjaciół do tego, żeby chcieli tej naszej dzisiejszej debaty posłuchać. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy ślicznie. Brawo dla Państwa. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Dzięki. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung, dass ich bei der spannenden Diskussion dabei sein kann. Vielen Dank, Magda. Dzięki. Auf Wiedersehen. Bardzo interesująca audycja, bardzo interesujące spotkanie. Dziękuję bardzo. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Do zobaczenia wkrótce.